Szanowny Panie Prezydencie. Ja nie jestem przyzwyczajony, żeby tak przemawiać. To jest rzadka okazja. Więc szanowny Panie Prezydencie, drogie koleżanki, drodzy koledzy, drodzy przyjaciele, bo przecież zebraliśmy się w tym gronie. Myślę, że właściwie po tym, co powiedział pan prezydent Antek, co powiedział Piotrek, to mnie już niewiele zostaje do powiedzenia. Nie opowiedzieli wszystko. Nie powiedzieli jednak jednego, że zwyciężyliśmy, że się nam udało, że to wszystko miało sens. Ja tutaj chciałbym przypomnieć może kilka postaci istotnych dla Komitetu Obrony Robotników. Myślę, że nie byłoby KOR-u bez dwóch osób. Bez Jana Józefa Lipskiego i bez Jana Olszewskiego. To właściwie oni... przy jakiejś naszej drobnej pomocy tej młodzieży, to właściwie oni ten KOR prowadzili, można tak powiedzieć. Nadto myślę, że dla mnie osobiście to, co było ważne niezwykle, to obcowanie z bardzo ważnymi osobami. Proszę Państwa, Edward Lipiński uczestniczył w strajku szkolnym w 1905 roku. A gdy rozmawiałem z Antonim Pajdakiem, to mówił ten Gierek, to trzeba go tak jak ja, bombką, bo pan Antoni za młodu w PPS-ie raczej właśnie zajmował się rzucaniem bombek. Tak. Pani Aniela Steinsbergowa broniła robotników w Krakowie, robotników Semperitu jeszcze dużo przed II wojną światową. Józef Rybicki, bohater, szef kierownictwa dywersji Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, potem jeden z przywódców WiN-u, Wolności i Niezawisłości. Więc jak się obcuje z takimi ludźmi, to coś tam w człowieku przecież robi. Ja tego nie umiem nazwać, ale wiem, że gdy byłem blisko nich, to spływała na mnie jakiś taki czar niepodległości, czar wolnej Polski, tej, o której marzyliśmy wszyscy, marzyli moi rodzice. Więc dobrze. Panie prezydencie, ogromne dzięki za to, że pan nas tutaj zgromadził, za to, że docenia pan to, iż nam się udało, naprawdę. I to jest dla mnie niezwykle radosny moment. A gdybyście państwo mieli chwilę czasu, to o godzinie 18:00 tutaj obok w kościele wizytek odbędzie się msza z udziałem kardynała Nycza. Msza za duszę tych członków KOR-u, którzy już odeszli. Bardzo serdecznie dziękuję.